Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku końcówki szachowe w 15 minut. Dzisiaj przygotowałem dla Was wymagające pozycje hetmanówki, czyli pozycje, gdzie hetmany będą grały pierwsze skrzypce. Końcówki te uważane są za jedne z trudniejszych, o ile nie najtrudniejszych do rozgrywania. Dlatego myślę, że garść wiedzy, garść informacji, które dzisiaj będę starał się przemycić, pokazując pozycje, pomoże Wam w przyszłości lepiej orientować się w tego typu końcówkach, sytuacjach i mam nadzieję, że pomoże wygrać bądź uratować niejedną z Waszych partii. Przejdźmy może już do pozycji. Otóż zaczniemy od bardzo prostej zasady, która mówi, że strona słabsza w sytuacji hetman pion na hetman powinna dążyć do tego, by ustawić swojego króla przed pionem przeciwnika. Wówczas szanse na remis są bardzo duże. I można zauważyć ten schemat, ten plan działania właśnie w partii, która rozgrywana była w 1960 roku w meczu Mistrzostwa Świata Talbot-Finnick. Była to 12. partia meczu. W partii Tal zagrał posunięcie F5. Zobaczcie, że pionek jest podbiciem, więc oddaje swojego pionka tymczasowo. Natomiast idea tego ruchu jest taka, by przejść do końcówki, która będzie końcówką remisową. Botwinnik zdecydował się zagrać król G5. Gdyby zagrał, powiedzmy, hetman Bf5, to po posunięciu hetman d4 otrzymujemy właśnie sytuację, o której będzie dzisiaj mowa, czyli król stoi już przed pionkiem i tak naprawdę będzie ciężko zrobić progres. Dlaczego jest to takie ważne, żeby król stał przed pionkiem? Otóż wówczas wymiana hetmanów, do której często będą dążyć białe, może nie być wystarczająca do tego, by uzyskać zwycięstwo, ponieważ czarny król będzie na czas, by zdobyć opozycję, przez co zremisować partię. Dlatego król powinien być, tak jak widzicie na tym przypadku, w tej pozycji, w tym przypadku przed pionem przeciwnika. No więc wracając do naszej partii. Po posunięciu F5 białe zagrały posunięcie król G5, unikając na razie wymiany pionów, natomiast po posunięciu hetman G3 odbijają tego piona królem. Różnica jest taka, że pionek znajduje się teraz trochę dalej od króla, co zwiększa szanse strony z pionkiem na wygranie tej partii. Nastąpiło hetman G6, król F4, hetman F6, szach, król E3. Dodam tylko, że zasłonięcie się hetmanem w tym przypadku oczywiście nie działa, z uwagi na to, że czarne zdobywają opozycję i ta pozycja jest oczywiście remisowa. Więc wracamy do pozycji król E3. I teraz bardzo ważny ruch. Zamiast szukać jakichś szachów, zamiast kombinować, gdzie tu ustawić hetmana, trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Im król jest bliżej linii, na której znajduje się pionek, tym łatwiej będzie uzyskać ten remis. Dlatego Tal zagrał tu bardzo dobre posunięcie, król F8, przybliżając swojego króla do linii, na której znajduje się pionek. Nastąpiło król D3. No i tutaj w niezrozumiały sposób zostało zagrane, może inaczej, zrozumiały, ale nie do końca było to konieczne, posunięcie hetman F1. Można było tak naprawdę podążać za swoim planem, zagrać po prostu posunięcie król E7 i nawet z planem hetman D6, z wymianą hetmanów albo po prostu wiecznym szachowaniem króla. Natomiast nastąpiło król hetman F1, co wymaga od czarnych jeszcze troszkę precyzji. Nastąpiło tutaj hetman G2, hetman G5, szach i bardzo istotne, chyba jedyne posunięcie, które ciągle trzyma remis. Hetman C7. Okazuje się, że nie ma za bardzo sposobu dla białych wymienić hetmany w korzystny sposób.
czyli w takiej, gdzie to białe zdobędą opozycję i będą mogły promować swojego piona. Nastąpiło w partii hetman A8. Król idzie w stronę linii, na której znajduje się pionek. Nie boi się podchodzić bliżej. Teraz oczywiście wymiana jest nie na rękę, bo biały pionek dojdzie, więc szachujemy dalej. Blokujemy piona. No i przybliżamy swojego króla. Pokażę też, że na przykład zasłonięcie się tutaj również nie jest wystarczające, bo jak wiemy, to białe w tym momencie zdobywają opozycję i ta pozycja byłaby wygrana dla białych, więc król D8. I tak naprawdę nie ma jak zrobić tutaj progresu. Można dać kilka szachów, ten król sobie będzie chodził po liniach C, D, E. I nawet jeśli ten pionek pójdzie do przodu, to w pewnym momencie nie będzie jak zrobić kolejnego progresu. Hetman, król E7, szach, król D8. I oponenci zgodzili się na remis. Także to, co musimy zapamiętać z tej pozycji, to to, że gdy mamy podobną sytuację, staramy się trzymać króla strony słabszej przed pionkiem. Ale wiecie, nie zawsze jest tak komfortowo, że możemy taką pozycję dostać. Dlatego zobaczmy na następną pozycję, którą dla was przygotowałem. Zauważcie, że teraz król czarnych jest bardzo oddalony od piona, co uniemożliwia mu blokowanie tego piona. Oznacza to również, że jakakolwiek wymiana hetmanów będzie na rękę białym. Dlatego białe będą dążyć do wymiany hetmanów, po prostu zablokowanie szachów w odpowiedni sposób i wymiana hetmanów. Jest pewna zasada, która może być przydatna dla strony silniejszej w realizacji tej przewagi. Otóż chodzi o to, żeby króla trzymać na linii, która koresponduje z linią, na której znajduje się król. Jeżeli król znajduje się na czwartej linii, no to nasz król dobrze, jeżeli znajduje się na linii piątej, bądź również czwartej. Gdy tym królem sobie pójdziemy, nie wiem, powiedzmy gdzieś wyżej, to nie do końca będą to najlepsze linie. Natomiast o co chodzi? O to chodzi, że gdyby czasem był jakiś szach z tej strony, to być może będziemy mogli hetmanem się po prostu zasłonić i wymusić wymianę hetmanów. Dlatego posiadanie króla w okolicach albo przy linii korespondencyjnej do króla przeciwnika powoduje, że tych szachów przeciwnik będzie w stanie nam dać mniej. No dobra. W partii, którą widzimy, białe zagrały posunięcie hetman F6. Oczywiście dążyć do wymiany. Co muszą zrobić czarne? No czarne muszą szachować. Nie ma tutaj innego wyjścia. Więc hetman D5. Hetman blokuje. Znowu szach. Hetman F6 nie chcemy grać, więc gramy król H5. No i teraz próba bronienia tej pozycji. Między innymi, jeżeli nie da się dać szacha, no to warto ustawiać hetmana tak, by pionek był związany. Czyli hetman E8 w tym przypadku. Nastąpiło posunięcie hetman F4. I w tym momencie czarne popełniły główny błąd, który spowodował, że partie przegrają. I jest tutaj też pewna zasada, o której będzie warto pamiętać. Czyli taka zasada to trochę, powiedzmy, druga zasada dzisiaj. Otóż czarny król jest w szachu, mamy dwa wyjścia. Możemy iść do góry bądź na dół. Gdzie powinien iść tak naprawdę król? Zasada jest taka, że jeżeli nie jesteśmy w stanie trzymać naszego króla przed pionem przeciwnika, to starajmy się iść królem do rogu po przeciwnej stronie. Czyli jak najdalej od akcji. I to zastosowanie ma głównie, inaczej, ten motyw, ta zasada ma głównie zastosowanie w sytuacji, gdy strona silniejsza posiada pionki na liniach H bądź G, albo w zależności, jeżeli jesteśmy po drugiej stronie, A bądź B. W przypadku pionków C, D, E, F ta zasada będzie działać znacznie gorzej, po prostu nawet nie będzie działać. Natomiast w przypadku, gdy pionki są bliżej brzegu,
wówczas dążymy do tego, żeby ten król znalazł się jak najniżej, po prostu idealnie gdzieś tutaj w tym rogu. To też zależy, to nie jest też jednoznacznie, które miejsce, które pole, to też zależy od tego, od innych ustawień figur. Czasem po prostu będziemy musieli zejść królem, żeby nie nadzieć się na jakiegoś szacha, ale to jest bezpieczny zon dla tego króla. Nie chcemy tym królem sobie chodzić na liniach, na których znajduje się król przeciwnika. I czarne popełniły tutaj błąd, bo zagrały posunięcie król A5. Pokażę, jak partia mogłaby przebiegać, gdyby zagrały król A3. Okej, żeby móc zrobić progres, musimy rozwiązać to związanie, czyli musimy odejść króla. Teraz powiedzmy, że grozimy dalszym marszem piona. No to czarne szachują. Przejdźmy królem może do góry. No to czarne znowu związują piona. Dajmy szacha. Spróbujmy wymienić hetmany. No to czarne znowu szachują. Znowu związujemy piona. I zobaczcie, że mamy bardzo dużo miejsc, w których możemy po prostu szachować tego króla. I on za bardzo... No nie ma jak się schować przed tymi szachami. Jest jeszcze kolejna istotna zasada, że w zależności, czy nawet ta zasada stosuje się do dwóch stron. Jeżeli bronimy, warto mieć swojego króla w centrum. Jeżeli strona atakuje, strona silniejsza chce wygrać, również hetman z centrum będzie figurą aktywną. Czyli jeszcze raz, bo chyba powiedziałem na odwrót. Jeżeli bronimy, nasz hetman, jeżeli mu nie może dać szachów, powinien znaleźć się w centrum, skąd będzie miał łatwość dania wielu szachów, i w drugą stronę, jeżeli próbujemy to wygrać, również naszego hetmana powinniśmy ustawić w centrum szachownicy, skąd będziemy mieli łatwość w zablokowaniu pewnych szachów. Król H8, by odblokować piona, no i znowu, dajemy po prostu szachy, jeżeli hetman blokuje, no to kolejny szach, król wychodzi, kolejny szach, no i zobaczcie, że tych szachów możemy dać w nieskończoność. Także przy królu w odpowiednim rogu ten remis jest możliwy do osiągnięcia. Natomiast w partii król poszedł do góry i to spowodowało, że już teraz partia jest przegrana. Białe grają szach, król sobie odszedł na A4 i teraz po hetman D4 już nie będzie działać posunięcie król A3. Król poszedł na A5. No i teraz sobie znowu odchodzimy królem na G5. Następuje szach i teraz kolejna bardzo ciekawa zasada. Przeklikam tylko kilka ruchów, by ją zademonstrować. Zobaczcie, w którym kierunku poszedł na początku król białych. Poszedł w kierunku króla czarnych i to jest bardzo dobra strategia. Znowu, zbliżając się do króla, będziemy łatwiej mogli schować się za szachami, szczególnie gdy nasz hetman jest również w środku szachownicy. Jednocześnie, im jesteśmy bliżej króla przeciwnika, tym znowu znajdujemy się na tej korespondencyjnej linii, przez co przy zablokowaniu będziemy w stanie wymienić hetmany. Załóżmy, jeżeli nastąpiłby szach tu, no to oczywiście hetman C4 z wymianą hetmanów. Więc w tym momencie czarne się poddały, ponieważ no, nie ma tutaj już sposobu kontynuacji gry. Grozi hetman D4, hetman C4 bądź hetman C6. Wymiana hetmanów jest raczej nieunikniona po jakimkolwiek szachu czarnych. Więc taka zasada, jeszcze raz, że król idzie w kierunku przeciwnego rogu, a my naszym królem nie boimy się, jako strona silniejsza, nie boimy się podejść w stronę króla przeciwnika. Kolejną pozycję, którą chciałem wam pokazać, to było trochę tak słowem wstępu, to pozycja z partii Szamkowicz Weird Ten Song Sochen Heinz. Ona demonstruje, jak trudne są te końcówki. Mamy tutaj przykład, w którym mamy piona bandowego, co powinno troszkę ułatwić stronie słabszej bronienie tej pozycji.
posunięcie czarnych. Możecie zastopować to wideo i zastanowić się, jaki ruch wybralibyście w tej pozycji, tej dokładnie pozycji, która jest na szachownicy, i zaraz sprawdzimy, czy mieliście rację. Dobra. W pozycji na szachownicy są dwa ruchy, które remisują. Jednym z nich jest posunięcie hetman C4, drugim z nich jest posunięcie hetman G3. Natomiast w partii zostało zagrane posunięcie hetman G7. O co chodzi? Posunięcie hetman G7 jest o tyle niefortunnym ruchem dla czarnego, ponieważ poprawia pozycję białego hetmana, który jest w tym momencie niezbyt dobrze ustawionym. Ruch typu hetman C4 bądź hetman G3 nie daje dodatkowego tempa białemu hetmanowi, przez co jest łatwiej tą pozycję, powiedziałbym, bronić. Po hetman G7 nastąpiło hetman F7. Zobaczcie, że hetman powoli zbliża się do centrum. Nastąpił ruch hetman G3. Czyli mogliśmy zagrać hetman G3 od razu, a hetman byłby na polu H5. Teraz hetman jest na F7. I teraz to białe zaczynają szachować. Hetman F6. Król C7. Oczywiście nie możemy odejść na piątą linię z uwagi na prosty ruch hetman G5 z wymianą hetmanów. Więc hetman musi iść do góry. No i słuchajcie, jak trudne są to końcówki, niech pokaże fakt, że w tym momencie wygrywającym ruchem jest ruch H5. Jest to mat w 61 ruchów. Nie żartuję, w 61 ruchów. Żeby było śmieszniej, w książce Dworeckiego było zapisane, że jest to mat, białe wygrywają w 66 ruchów, natomiast najnowsza wersja Stockfisha już nam mówi, że w 61, więc kto wie, może odkryją szybszego mata. H5 ruchem jest wygrywającym. Biały hetman jest stosunkowo dobrze ustawiony, ten pionek już powoli sobie zmierza do pola przemiany. Natomiast hetman G5 wygląda bardzo ludzko. No, chcemy wymienić te hetmany. Wydawać by się mogło, że troszkę poprawiamy tego hetmana. No ale nic bardziej mylnego. Okazuje się, że teraz ta pozycja jest remisowa, ponieważ po szachu, kolejnym szachu, możemy zagrać posunięcie hetman B2. I następuje dalej remis. Ciężko jest uniknąć szachowania. Ciężko jest użyć hetmana do zasłonięcia się w taki sposób, by wymienić hetmanę. I czarne mogą po prostu szachować, może nie w nieskończoność, ale przez bardzo, bardzo długi czas. Natomiast w partii, i zobaczcie, to jest bardzo ciekawe, zostało zagrane hetman C3. Czyli taka różnica, hetman B2 remisuje, hetman C3 już dla białych wygrywa. I znowu, są tu ruchy, które fizycznie jest bardzo trudno i bardzo ciężko wytłumaczyć. Nie ma tutaj jakby jednoznacznej reguły, dlaczego akurat ten ruch wygrywa, ten nie. To się po prostu bierze potem przy kolejnych długich wariantach i ten niuans wychodzi. Nastąpiło hetman F6, hetman G3 i teraz znowu, gdybyśmy pamiętali tą zasadę, że król idzie w kierunku króla przeciwnika, wybralibyśmy posunięcie król F7. Nie bojąc się, ponieważ im będziemy bliżej tego króla, tym łatwiej nam będzie, no powiedzmy, trochę użyć naszego hetmana może do blokowania szachów i być może do stworzenia jakiejś groźby. Więc król F7 dalej jest posunięciem wygrywającym dla białych, natomiast w partii białe zagrały król H7 i okazuje się, że to posunięcie już nie wygrywa. Z jednego ruchu na drugi, to jest z wygranej na remis, z remisu na wygraną. Nastąpiło posunięcie hetman H3. Idea dość prosta, uniemożliwia posunięcie H5, dlatego nastąpiło hetman G5, żeby wspomóc piona. No i teraz, co byście zagrali czarnymi? Król oczywiście czarnych nie może łatwo znaleźć się w rogu po przeciwnej stronie, nie ma jak za bardzo tam się dostać, więc trzeba zastosować drugą zasadę, że idziemy tym królem w kierunku króla przeciwnika, bądź w kierunku
pionka, który chcemy zablokować. I nie powinniśmy się bać podchodzić królem na przykład w stronę akcji tak naprawdę. Król D7, posunięcie, które ciągle remisuje partię, nie ma łatwego sposobu. Białym wymienicie tmalew. Natomiast partii zostało zagrane wyczekujące posunięcie król B6 i jak się okazuje, to posunięcie znowu przegrywa partię. Nastąpiło H5, hetman D7. No i teraz znowu pytanie, co zagralibyście? Bardzo łatwo jest się pomylić w tego typu sytuacjach, bo na pierwszy rzut oka nie widać różnicy pomiędzy ruchami typu król G6, król G8 czy hetman G7, tak? Natomiast znowu tutaj, aby móc wygrać, należało zagrać posunięcie król G6. Idea tego ruchu jest taka, że idziemy królem w kierunku hetmana, w kierunku piona, kierunku hetmana, kierunku króla. I w odpowiednim momencie po prostu blokujemy. Zauważcie teraz, że już hetman F5 znowu nie wchodzi, bo po prostu nastąpi hetman F6, wykorzystując złe ustawienie czarnego króla. A po jakimś odejściu mamy fajne posunięcie hetman E5. I to teraz król, hetman czarny, białych jest w centrum, przez co no, będzie bardzo trudno szachować tego króla. I promocja tego piona będzie znacznie łatwiejsza. W partii nastąpiło jednak hetman G7 i znowu okazuje się, że jest to ruch remisujący, jeżeli tylko czarne znalazłyby poprawny ruch. A tym poprawnym ruchem jest posunięcie hetman D5. Czyli ustawiamy znowu naszego króla w centrum. Jak mogłaby partia przebiegać? Zasugerujmy jakiś ruch. Na przykład król H6. Idea bardzo dobra, jeżeli damy szacha gdziekolwiek z szóstej linii, no to zasłonimy się. Grozimy też, powiedzmy, być może szachem albo zagraniem po prostu hetman G5. No dobrze, następuje król C6 i jest to, jak dobrze pamiętam, jedyny ruch dla czarnego. Po hetman F6 król idzie, zobaczcie w którą stronę, nie ucieka, nie boi się. Król G6 i król idzie w stronę piona, król E8. Hetman H8, król E7, szach, król wraca. No i nie wiadomo jak tu zrobić tak naprawdę progres z białymi, ta pozycja jest pozycją remisową. Nie ma za bardzo czasu na to, żeby pchać piona, no bo wtedy to już czarny znowu zacznie szachować i też nie ma możliwości wymienienia tych hetmanów w łatwy sposób, więc w tym momencie należało zagrać posunięcie hetman D5, co jednak nie zostało uczynione. Czarne zagrały posunięcie hetman H3 i okazuje się, że po posunięciu hetman E5 znowu centralizacja białego króla, pozycja jest przegrana. W partii nastąpiło jeszcze hetman D7, król sobie wychodzi, blokujemy, król idzie. Znów blokujemy. No i w końcu pchamy piona. Znowu rzuca się w oczy ustawienie czarny król, biały król. Króle są na tych korespondencyjnych do siebie liniach, przez co ilość szachów, które może czarny hetman dać, no i ograniczona. Z uwagi na to, że ten hetman będzie być może w stanie zablokować z jednoczesną wymianą hetmanów. Nastąpił jeszcze król A5, czyli ten król odchodzi właśnie z tej szóstej linii, natomiast po H7 oczywiście okazuje się, że dalsze szachy już nie mają sensu. Znowu król idzie do korespondencyjną linię i jest coraz bliżej czarnego króla. Słuchajcie, te końcówki są naprawdę trudne i rozgrywanie ich, jak widać nawet po tej partii, gdzie to byli zawodnicy powiedzmy 40 lat temu, koło 2500, więc powiedzmy silni arcymistrzowie, nie jest łatwe. Ale
Mam nadzieję, że ta garść wskazówek może troszkę pomóc w bardziej precyzyjnej grze. No i oczywiście, jeżeli będziecie mieli podobne końcówki, podzielcie się, czy udało się wygrać bądź zremisować. Czekam na wiadomość od Was na naszym kanale Twitch bądź na Discordzie. Ja Wam dziękuję, do usłyszenia, miłego dnia, trzymajcie się, cześć!